Jest mi ogromnie miło powitać wszystkich Państwa na dzisiejszej uroczystości wręczenia stypendiów za znaczące osiągnięcia w nauce oraz za świetne wyniki sportowe, za świetne osiągnięcia sportowe. Szanowni Państwo, to już 11. edycja programu wspierającego naszych uzdolnionych uczniów i sportowców. Komisja, a następnie Pani Burmistrz wybrała tą szczęśliwą, najlepszą 16. I zaraz będziemy mieli okazję poznać tegorocznych stypendystów. Zaczniemy od stypendiów naukowych i zaczniemy od naszych najmłodszych stypendystów. Serdecznie witamy i gratulujemy pierwszej stypendystce Jagoda Szymczak. Amelia Szczepaniak. Zapraszam serdecznie Władysława Laurę. Zapraszamy serdecznie Marię Marciniak. I teraz zapraszamy do nas Michalinę Buchwald. Kolejny uczeń klasy 8 Szkoły Podstawowej w Dolsku, Kacper Gmeryk. Szanowni Państwo, zapraszamy do nas Nikodema Zyperta. Stypendystką z poziomu szkół podstawowych została Alicja Pilarczyk. Alicji nie ma dzisiaj z nami. Szanowni Państwo, i przechodzimy do ostatniej grupy uczniów szkół ponadpodstawowych. Od 11 lat w każdej edycji stypendium naukowych jest z nami Wiktoria Michala. Zapraszamy serdecznie Piotra Stajkowskiego. Serdecznie zapraszamy Wiktorię Łopatka. Kolejny stypendysta to Grzegorz Mańczak. I serdecznie zapraszamy Marię Weber. Na tym, Szanowni Państwo, zakończyliśmy grupę stypendystów naukowych i teraz przystępujemy do naszych sportowców. Szanowni Państwo, tutaj mamy 5 najlepszych sportowców. Wszyscy trenują tą samą dyscyplinę sportu. Taekwondo, zarówno w klubie w Dolsku, jak i w klubie w Śremie. 4 z nich trenuje pod kierunkiem pana Grzegorza Furmanowskiego i pana Jakuba Furmanowskiego i są to odpowiednio Kacper Furmanowski. Nie ma dzisiaj Kacpra z nami. Serdecznie gratulujemy. Drugi stypendysta, Marcel Jankowiak. Kolejna stypendystka z uczniowskiego klubu sportowego Taekwondo Dolsk, Gabriela Mieloszyk. Gabrieli też dzisiaj z nami nie ma, serdecznie gratulujemy. Kolejna stypendystka, Zofia Szymańska. Szanowni Państwo, grupę stypendystów sportowych zamyka Jagoda Wojtkowska, która trenuje Taekwondo w klubie sportowym Rapid Śrem. Może pan ma jakąś herbatę, ale na lodzie.